Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski, witam Cię na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, zachęcam Cię do subskrypcji, do lajkowania oraz obserwuj mnie na Instagramie oraz na Facebooku. Kamil Malinowski, Physiomotion lub obecnie Movement Solution. Oczywiście zapraszam Cię na darmową konsultację, która się odbywa 29 i 30 sierpnia w Kielnie. Otwieramy jedyny w Polsce ośrodek z akredytacją REPS pod względem diagnostyki funkcjonalnej metody Physiomotion. Nie może Cię zabraknąć, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy Cię serdecznie. Masz wszystkie informacje na dole. Jeżeli oczywiście zapomnisz, wejdź na mojego Facebooka, tam masz wydarzenie, napisz do nas i zapisz się na konsultację, która jest bezpłatna. A w dzisiejszym materiale chciałem troszkę omówić temat związany z 5 błędami dotyczącymi tego, jakie są najczęściej powielane błędy w planowaniu i rozpiskach treningowych. Więc zaczynamy. Ale żebyśmy mogli zacząć, tradycyjnie mamy piękny poranek. Jest godzina, żebym Was nie skłamał. No, chwilę po 6:00, słońce powoli wschodzi, w Gdyni niestety jest pochmurnie. A więc kawa, łyk kawy i pierwszy błąd, jaki najczęściej ja spotykam w rozpiskach treningowych, jest następujący. Często mamy rozpisywane plany treningowe, a nie mamy żadnej, dosłownie żadnej konsultacji wstępnej. Nie może tak być, z tego względu, że ja wychodzę z założenia wtedy zgaduj z gatula, gdzie złota kula. Więc jeżeli jesteś osobą, która dostaje taką rozpiskę treningową bez pierwszej wizyty konsultacyjnej, na której powinny się odbyć niezbędne testy, żebym wiedział w ogóle, czy wykonujesz poprawnie technicznie ćwiczenie, ponieważ nieraz spotkałem się z czymś takim, tak jak na przykład ostatnio Ania do mnie przyszła na konsultację. Ja patrzę, technika wykonywanych ćwiczeń jeszcze dużo, dużo mamy do wypracowania w tej technice, a trener rozpisał martwy ciąg, przysiady, a tam w ogóle Ania nie wiedziała, jak wykonywać dane ćwiczenie, więc to jest jeden z najważniejszych błędów, jaki jest niestety wciąż i wciąż powielany. Warto tutaj zwrócić uwagę, żeby konsultacja była pierwsza i na początku najważniejsza. Dzięki temu jestem w stanie zebrać jak najwięcej informacji o moim kliencie. Będę przede wszystkim wiedział, co i jak robić, żeby zaplanować dalszy okres periodyzacji treningu. Czyli ja muszę wiedzieć, czy mój klient poprawnie wykonuje ćwiczenie, a nie, że na przykład Monika ostatnio miała 5 serii po 10 powtórzeń podciągnięcia, a Monika ani razu się nie podciągnie na drążku. Może być duży błąd. Drugim najważniejszym błędem, gdzie jest wciąż niestety powielany przez wielu, wielu, wielu trenerów, i to niestety są trenerzy instagramowi, albo najczęściej youtuberzy, jest to, że rozpisujemy plany treningowe, nie robiąc żadnych testów kontroli motorycznej. Czyli możesz mieć problem z kolanem, możesz mieć problem z biodrem, możesz mieć problem z zapadającym kolanem do środka, tak? Czyli robisz przysiad, schodzisz głęboko, wychodzisz, a kolano robi zumbę, czyli takiego zygzaka. I to jest błąd, uwierzcie mi. Jak mogę rozpisać plan treningowy, skoro nie zrobiłem wcześniejszych testów kontroli motorycznej? Czyli ja nie wiem, jaki masz fundament, powiedzmy, masz metr na metr, a chce Ci postawić potężną chatę 1000 metrów kwadratowych. Mija się to niestety z celem. I to jest najważniejszy błąd, jaki też często spotykam w planach treningowych. Nie robią wstępnej konsultacji, nie robią diagnostyki, no bo po co? Jeśli również jesteś osobą, która chce się wciąż rozwijać, zapraszam Cię na szkolenie do Profi Fitness School, gdzie prowadzę jedyny system w Polsce diagnostyki funkcjonalnej z akredytacją REPS. Wszystkie informacje masz też na dole i masz link do zapisów. Obecnie będziemy we wrześniu szkolili w Warszawie, w Szczecinie, we Wrocławiu i zapraszam Cię na FIWE, gdzie będę prelegentem i będę mówił właśnie o przygotowaniu motorycznym. Trzecim podstawowym błędem, jaki często zauważyłem w rozpiskach, jest to, że staramy się wybudować wszystko, czyli cześć, nazywam się Kamil Malinowski, wpłacasz mi 200 zł. Cześć, nazywam się Monika i chciałabym wybudować. I Monika wymienia. Chciałabym po miesiącu mieć kratę na brzuchu. Chciałabym mieć zajebistą dupę. Chciałabym podciągać się na drążku i chciałabym wyciskać 120 na klatę, ponieważ chciałabym być zajebiście silna.
Niestety, ja najczęściej jak rozpisuję plany treningowe, to rozpisujemy w okresie długotrwałym, ponieważ współpraca ma na celu właśnie to, że my będziemy współpracować fazami i w jakimś okresie czasu. To najczęściej nie jest miesiąc. W miesiąc można wiele zbudować, ale na pewno nie te wszystkie elementy, które Ci wymieniłem, ponieważ jest to niemożliwe. Już Ci tłumaczę dlaczego. Jeżeli mówimy o zdrowym podejściu swojego klienta, gdzie jednocześnie chcemy wybudować siłę, ale też zredukować tkankę tłuszczową, to z tego względu to jest niebezpieczne trochę dla naszego organizmu, ponieważ deficyt kaloryczny, jaki muszę wprowadzić, żeby schudnąć, czyli zredukować tkankę tłuszczową, już jest takim nie że niebezpieczeństwem, tylko stresem dla mojego organizmu. A budowanie siły, czyli programowanie treningu pod względem bardzo wysokiej intensywności będzie wpływało również na to, że mocno przeciążam mój układ nerwowy, czyli deficyt plus przeciążenie układu nerwowego, jeżeli tego wszystko dobrze nie zaplanuję, równa się przeciążenie, kontuzje i przetrenowanie, czyli jedno z drugim no niechętnie jakoś super łączę. I co najważniejsze, zasada zawsze 2 do 3. Jeżeli mam wysoką intensywność, objętość, to musi być częstotliwość niska. Często w planach treningowych zauważyłem, że wszystko jest wywalone w górę. Intensywność, objętość na maksa i częstotliwość najlepiej 5 razy w tygodniu treningi. To nie jest problem rozwalić klienta, problemem jest właśnie, żeby go naprawić i osiągnął cel. Więc nie wszystko na raz i po kolei. Czwartym, chyba takim najważniejszym elementem, na jaki ja chcę zwrócić uwagę, jest to, że nie planujemy często deloadu, czyli mamy rozpiskę treningową i nagle 8 miesięcy ciągle nam rośnie objętość, coraz więcej serii dodajemy, coraz więcej powtórzeń dodajemy, coraz więcej treningów w tygodniu i po 8 miesiącach, jak nie było, tak nie ma dalej deloadu, czyli takiej przerwy, żeby organizm mógł się zregenerować. To jest największy błąd, ponieważ w wielu rozpiskach treningowych, jak zauważyliście, musi ta objętość treningowa spaść. Najczęściej jest zasada 3:1, czyli 3 tygodnie zwiększam coś, to na tydzień na przykład 50% daje się zregenerować, odpocząć, zrelaksować, żeby mógł nabrać pełni sił, żeby znowu była superkompensacja. Superkompensacja polega właśnie na tym, że moja forma idzie falowo do góry. Najczęściej niestety jest tak, że jestem tak zajechany na treningach jeszcze w pracy, że moje dwie nogi się o siebie potykają. Więc tutaj dobijanie jeszcze większej objętości, intensywności i częstotliwości treningu będzie się absolutnie mijało z celem i tutaj będzie występowała kontuzja, urazy, przetrenowanie itd., itd. Piątym chyba elementem, na jaki warto zwrócić uwagę w większości planów treningowych typu kopiuj-wklej, czyli trener YouTube, trener Instagram, jest to, że mamy po prostu wysłanego maila ćwiczenie, liczbę powtórzeń, liczbę serii i to by było na tyle. Żadnej progresji tam nie ma, po prostu mamy trening rozpisany z jakiegoś forum albo nie wiadomo co. Musi być w dobrym planie treningowym wszystko zaplanowane, musi być jakiś plik, ja najczęściej jak już to wysyłam pliki, że jest opisane ćwiczenie albo film, mamy tabelkę, gdzie mamy na przykład różne elementy, czas przerwy, ile powinien wynosić czas akcji pod napięciem, czyli tak zwane TUT, time under tension, czyli na przykład 3-1-3-1, ile serii, ile powtórzeń, czy jaka jest progresja i najważniejsze, żeby była napisana intensywność treningowa. Jeżeli ja współpracuję z kimś online, no to wpisuję tylko intensywność, żeby klient sobie mógł też dobrać sam tą intensywność do siebie, ze względu na przykład nawet na tą skalę LEPS, która uważam, że nie jest najlepsza, ale na przykład jak się spotkamy, to robimy już testy na to, żeby sprawdzić, jaka jest Twoja siła maksymalna. Więc tutaj w tym materiale postarałem Ci się wymienić 5 najważniejszych błędów. Mam nadzieję, że nie będziemy ich nigdy w życiu już więcej popełniać. Więc jeśli materiał Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, obserwuj mnie na Instagramie, na Facebooku, ponieważ tam bardzo dużo ostatnio wrzucam artykułów i nowych materiałów. Mam nadzieję, że się zobaczymy 29 i 30 sierpnia w Kielnie, czyli Centrum Sportowe w Kielno. Pierwszy w Polsce ośrodek Movement Solution. Czyli będziemy diagnozować, będziemy udzielać bezpłatnej porady, czyli konsultacji fizjoterapeutycznej, dietetycznej, treningowej, ale co najważniejsze, przetestujemy Was tak, żebyśmy wiedzieli, jak powinniście prawidłowo trenować. Każdy z nas będzie zadowolony. Trzymajcie się, miłego dnia, a ja lecę do pracy i dopijam kawę.